Tak, tak. Najważniejszą dla Małej Galerii imprezą, którą kontynuujemy od 6 lat. Jest to również wieczór szczególny, bo naszym gościem jest profesor Henryk Cześnik, którego w imieniu Państwa i swoim witam. Cześnik jest z urodzenia, teraz się zakała buźka, bo to się mówi sopotczaninem. Urodził się w Sopocie po prostu. Najlepiej. Ukończył Wyższą Szkołę Plastycznych w Gdańsku i obecnie jest profesorem, z tym, że już do takiej oficjalnej inauguracji festiwalu pomału się zbliżymy. Pozwól Henryku bliżej. Państwo chcą się wszyscy zobaczyć, nawet ci, którzy są z tej strony. Henryk jest u nas już po raz drugi. Z tym, że pierwszy raz spotkaliśmy się 3 lata temu. Ale postanowiliśmy pokazać jego najnowsze prace właśnie na pierwszej wystawie Małego Festiwalu. Przyjął zaproszenie, jest między nami i myślę, że o jego malarstwie, jak zwykle, opiekun artystyczny festiwalu Andrzej Szarek dorzuci kilka słów. Proszę Państwa, to jest
poważne malarstwo i poważna rozmowa o życiu. Wydaje mi się, że mówić o tym i tłumaczyć jest dosyć trudne, dlatego że jest to naprawdę szczyt, mistrzostwo właściwie malarstwa polskiego i mam ogromną ochotę ucałować Henia teraz za to, że tak maluje. Dziękuję bardzo. Ja się boję pieszkę. Taki moment, kiedy ja również Henryka ucałuję. Jeszcze raz mu podziękuję. Wręczę po raz pierwszy podczas tego festiwalu pamiątkę festiwalową, którą otrzymają wszyscy zaproszeni goście, goście, którzy przewiną się przez małą galerię w ciągu września i października, bo tak długo festiwal trwa od 6 lat. Henryku, proszę Państwa, jakby ktoś chciał się pocałować profesora, tam jest lista, trzeba się wpisać po prostu. Więc tegoroczna pamiątka wygląda w taki sposób. Jest to znak festiwalu, znak, który będzie towarzyszył we wszystkich wydawnictwach naszego festiwalu. Ja przy okazji rekomenduję. Jest to katalog, w którym znajdują się indywidualne wkładki artystów, którzy będą gośćmi naszego festiwalu. Henryku, jako pierwszy w 6 maju festiwalu otrzymujesz rysunek od nas. Dziękuję. Skoro jestem przy głosie, proszę Państwa, jest mi bardzo miło, że w naszym gronie dzisiaj jest prezydent miasta Andrzej Czerwiński. Bardzo serdecznie witam. Witam starostę Nowosądeckiego, Rudolfa Borusiewicza. Bardzo się cieszę, że na otwarcie wystawy i na inaugurację festiwalu przyjechali artyści z Gorlic, artyści z Zakopanego. I mamy dzisiaj również gości szczególnych. Przyjechali profesorowie z Politechniki z Bratysławy, profesor Antał i profesor Tiry. Bardzo się cieszę, że jesteście bardzo znani. Bardzo serdecznie witam pan Stanisław Pażucha. Jest prezes oddziału każdego z osobna Państwa powitać, więc po prostu ogólne dobry wieczór. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego wieczoru. Myślę, że no, będzie to też wydarzenie. Prosiłbym moich przyjaciół stąd, żebyśmy zaczęli robić nastrój. Dobrze, prosto? Urwał mi głowę.
Takie jest dziura dla prezesa. Nie jest dziura dla prezesa. Otwieramy wszystkie wystawy. Najczęściej robi to autor wystawy, jak również pani dyrektor, albo i ja. A dzisiaj postanowiliśmy, że każdy sobie walnie ten wisier z dewa. Niech każdy popróbuje. Niech pan państwa rozdobalnie. Z przyjemnością. Ten skromny chłopak, pomóż kołóż, niech walnie dyrektor szkoły, niech walnie. Walnij chłopcze sobie, chodź się wolniejszy. Walnij dziewczyny. Justowi Kadorowi, walcie dalej! I rozważajcie się jako narody. Pod przycienką. Program festiwalu przygotowaliśmy w taki sposób, żeby zaprezentować Państwu możliwie wszystkie funkcjonujące dyscypliny we współczesnej sztuce. Kolejnym spotkaniem małego festiwalu będzie recital Leszka Wójtowicza 8 września, a potem wystawa, która zainteresuje, myślę, wielu Sądeczan, bowiem już sam tytuł Nowosądeczanie w oczach Francuza mówi o tym, że gościem
całej galerii był profesor, który pracuje pod Paryżem i prowadzi katedrę fotografii artystycznej Jean Vincent Lefebvre. I właśnie Jean Vincent wybrał Nowy Sącz jako obiekt ludzi Nowego Sącza, jako obiekt cyklu, który realizuje w Polsce. Nasza wystawa Nowe Sądy Dalej w oczach Francuza jest jego 7. wystawą. Portrety nowosądeca ludzi, którzy byli wybierani przez Jeana Vincenta, zaprezentujemy portrety 12 września. To są najbliższe imprezy. Na bieżąco będziemy Państwa informowali i o wernisażach, i o spotkaniach. I myślę, że tak samo tłumnie jak dzisiaj będziecie Państwo pojawiać się i odpowiadając na nasze zaproszenia. I proszę, ja serdecznie dziękuję. Jak to się podobało?